Energia potencjalna i siła zachowawcza są ze sobą ściśle związane. Można się domyślać, że taki związek musi istnieć, skoro tylko w polu sił zachowawczych wprowadza się w ogóle pojęcie energii potencjalnej. Proszę o tym pamiętać, że jedynie to pojęcie dotyczy sił zachowawczych. A więc można pokazać, co też postaram się pokrótce tutaj wyjaśnić, że siła zachowawcza i zmiana energii potencjalnej są związane następującą relacją. I proszę zwrócić uwagę, że po lewej stronie mamy siłę, wektor, a po prawej stronie mamy coś, co przypomina nam zmianę energii potencjalnej, ale to nie jest prosta zmiana energii potencjalnej jako liczba, tylko to jest coś, co ma na górze strzałkę, czyli to jest wektor. I to coś nazywa się gradientem energii potencjalnej. Po prawej stronie jest formuła, która opisuje, jak mamy policzyć ten gradient energii potencjalnej. Nie jest to prosta formuła dla kogoś, kto nie wie, co to są pochodne cząstkowe, więc będziemy musieli tutaj pokrótce się zaznajomić z tym pojęciem. A więc minus gradient energii potencjalnej to jest minus taki wektor, który ma trzy składowe i każda z tych składowych to jest pochodna cząstkowa energii potencjalnej po osi X, po zmianie w kierunku osi X, po osi Y i po osi Z, czyli trzy składowe. Wiemy skądinąd, że energia potencjalna jest skalarem, a więc skąd tutaj ten gradient jako wektor? Otóż jeśli przypomnimy sobie to, co wiemy na temat pochodnych, to wiemy na pewno, że pochodna ilustruje nam, jak jakaś wielkość zmienia się względem argumentu. I wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że interesuje nas temperatura ciała na powierzchni jednej, powiedzmy, że to jest powierzchnia tego stolika. I załóżmy, że temperatura równomiernie rośnie do góry, także na wysokości 1 metra nad stolikiem, temperatura jest wyższa, także jej wartość, jeśli na dole jest T1, to na górze jest T2. Gradient temperatury to będzie wektor, który będzie skierowany do góry, od tej powierzchni na dole do powierzchni na górze i będzie miał zwrot od mniejszej wartości do większej wartości. To jest gradient temperatury przy założeniu takim, że temperatura wszędzie w płaszczyźnie stolika jest taka sama, zarówno na dole, jak i na górze. Czyli wtedy ten gradient ma tylko jedną składową wzdłuż osi Z. Ale energia potencjalna, która też, tak jak temperatura, jest skalarem, może najogólniej zmieniać się w każdym punkcie przestrzeni, może być inna. To może być wierzchołek góry, to może być jakiś dołek i będzie mieć nie jeden wymiar, ale trzy wymiary. I w związku z tym na każdym kierunku może być taka wielkość, która będzie opisywała, jak zmienia się ta energia potencjalna na kierunku X, na kierunku Y i na kierunku Z. I ta wielkość, która opisuje, jak zmienia się skalar, funkcja skalarna, tutaj energia potencjalna na różnych kierunkach, nazywa się gradientem. Jeśli będzie to dotyczyło energii potencjalnej, to będzie gradient energii potencjalnej. Jak wrócę do tego przykładu z temperaturą i z gradientem temperatury, to gradient temperatury ma kierunek prostopadły do powierzchni tych, które nas interesują i zwrot od tej powierzchni, która ma niższą temperaturę, do powierzchni, która ma wyższą temperaturę. A jaki będzie mieć kierunek i zwrot wektor minus gradient? Domyślamy się, że to będzie wektor, który jest zwrócony do dołu, prawda? A więc, jeśli wrócimy do naszego równania, to rozpoznajemy, że to równanie opisuje minus gradient energii potencjalnej, czyli zmiana energii potencjalnej na osi X i względem osi X, względem osi Y i względem osi Z. To są składowe wektora gradientu energii potencjalnej, a ze znakiem minus to będzie wektor, który będzie miał zwrot przeciwny. I prawdziwe jest to, co zostało tutaj napisane. Dla sił zachowawczych
Siła zachowawcza jest zdefiniowana jako minus gradient energii potencjalnej i to sobie sprawdzimy, korzystając z tego, co wiemy na temat siły grawitacji i na temat w pobliżu powierzchni Ziemi i co wiemy na temat siły sprężystości. A dlaczego tak jest, to możemy pokazać, korzystając z następujących równań. A więc weźmy pod uwagę różniczkę energii potencjalnej. Ona będzie w najogólniejszym przypadku miała takie kawałeczki, przyczynki od tego, jak wygląda różniczka względem osi X, osi Y i osi Z. I teraz ta różniczka w każdym kierunku będzie składała się, czy będzie mogła być wyrażona za pomocą takiej relacji, która była w wykładzie siódmym, do której się tutaj jeszcze raz odwołuję, że różniczka funkcji to jest pochodna tej funkcji razy przyrost argumentu. Jeśli to będzie zmiana energii potencjalnej względem osi X, to wtedy byłaby to pochodna energii potencjalnej względem osi X razy dx. Jak to będzie względem osi Y, to pochodna energii potencjalnej względem Y razy dy. A jak względem Z, dEP po dz razy dz. No ale widzimy, że tu jest coś, czego do tej pory nie było, bo pojawiły się jakieś literki, które ja nazwałam dEP po dx, dEP po dy i dEP po dz, które nie są jednakowoż różniczkami, bo jest to inna literka d. I zwykłymi pochodnymi względem jednej zmiennej. Otóż, proszę Państwa, jeżeli się bierze pod uwagę funkcję skalarną, która jest funkcją wielu zmiennych, to wtedy pochodna cząstkowa to będzie pochodna, która jest liczona tylko względem jednej zmiennej, przy założeniu, że pozostałe zmienne są stałe. Czyli na chwilę zakładamy, pomimo to, że wiemy, że energia potencjalna może zależeć od trzech współrzędnych, bo zależy generalnie od położenia, czyli może zależeć od x, y i z, to my zakładamy na chwilę, licząc taką pochodną, tak napisaną za pomocą takiego wzoru, czyli tę pochodną tak zwaną cząstkową, zakładamy, że pozostałe pozostałe zmienne na chwilę stają się stałymi, czyli zakładamy, że energia potencjalna zmienia się tylko w zależności od x, a pozostałe te wielkości, czy zależności występujące w zależności funkcyjnej energii potencjalnej, traktujemy jako stałe, czyli liczymy tylko względem pochodną względem x, traktując pozostałe zmienne jak stałe. To samo robimy potem, jeśli chodzi o zmienną y i to samo, jeśli chodzi o zmienną z. Czyli liczymy dokładnie tak samo, jak liczymy każdą pochodną, tylko że zakładamy na chwilę, że nasza funkcja trzech zmiennych x, y, z jest funkcją tylko jednej zmiennej x, potem jednej zmiennej y i trzeciej zmiennej z. No ale wróćmy teraz do tego, co wiemy na temat sił zachowawczych. Otóż ta praca siły zachowawczej jest równa ubytkowi energii potencjalnej, więc policzmy sobie dla tej ogólnie siły, która ma trzy składowe, policzmy sobie pracę. Czyli zakładamy, że siła jakaś F działa, która przemieszcza cząstkę ODR i to DR oczywiście ma składowe na oś X, Y i Z odpowiednie rzuty. I teraz jeśli skorzystamy właśnie z naszego twierdzenia, które mówi, że zmiana energii, że praca to jest ubytek energii potencjalnej, praca minus przeniosę na drugą stronę ubytek energii potencjalnej, ale albo odwrotnie zmiana energii potencjalnej minus praca, to jest minus siła razy przemieszczenie. I teraz jak tą siłę razy przemieszczenie liczę iloczyn skalarny, zakładając, że i siła i przemieszczenie mają wszystkie trzy składowe, to otrzymuję tylko takie równanie. Fx dx, fy dy i fz dz, ponieważ mieszane iloczyny skalarne wypadają. O tym wiemy z naszych odcinków, z odcinka drugiego i trzeciego. Jeśli teraz popatrzymy sobie na to równanie, lewa strona ta sama i ta sama strona lewa w równaniu wyżej i patrzymy na prawą stronę równania na dole i równania na górze i widzimy teraz, że dEP po dx to jest minus fx, dEP po dy to jest minus fy, i dEP po dz to jest minus fz. Czyli
otrzymujemy dokładnie to, co tutaj jest napisane, bo jeśli F rozpiszemy na składowe, to ta składowa x-owa, y-owa i z-owa to będą odpowiednio minus dp po dx, minus dp po dy i minus dp po dz, czyli minus gradient energii potencjalnej. Sprawdźmy, czy to jest rzeczywiście w ten sposób, jeśli weźmiemy pod uwagę prostą sytuację, czyli siłę grawitacji. W pobliżu powierzchni Ziemi, czyli mamy pewne ciało, które znajduje się na pewnej wysokości nad powierzchnią Ziemi. Ta składowa wysokości nad powierzchnią Ziemi to jest składowa Z, czyli nasza energia potencjalna, która w najogólniejszym przypadku może zależeć od trzech różnych współrzędnych, zależy tylko od Z. A więc jest dana wzorem mg razy wysokość nad poziomem odniesienia, czyli u nas jest to składowa zetowa. A więc energia potencjalna wyraża się wzorem takim prostym mgz. Policzmy teraz, korzystając z tej równości, którą przed chwilą napisaliśmy, że siła, a więc ciężar, to będzie minus gradient tej energii potencjalnej, czyli, przepraszam, to jest minus dp po dx, dp po dy i dp po dz, czyli minus gradient energii potencjalnej. No i liczymy teraz te pochodne cząstkowe. A więc liczymy pochodną cząstkową dep po dx. Czy ep zależy od x? Nie zależy od x. A skoro nie zależy od x, to pochodna dep po dx jest równa 0. Czy ep zależy od y? Nie zależy. A jak nie zależy, to jej pochodna po y też jest 0. A czy zależy od z? No zależy, bo ep jest równe mgz. To czemu jest równa pochodna dep po dz? No stałej, która występuje przed tym z, czyli mg. Minus oczywiście przepisujemy, bo w równaniu jest minus gradient energii potencjalnej, czyli minus wektor 0, 0 mg. A więc rzeczywiście jest to wektor, który jest skierowany w dół, bo przeciwnie aniżeli oś z, dlatego jest minus, a więc ma taki sam zwrot jak przyspieszenie ziemskie. A więc rzeczywiście, jeśli założymy, że siła grawitacji jest siłą zachowawczą, to dla niej jest spełnione to równanie, że ciężar, czyli siła grawitacji w pobliżu Ziemi jest równa minus gradient energii potencjalnej w pobliżu Ziemi. A więc, jak sobie podsumujemy to, co wiemy na temat energii potencjalnej w polu grawitacyjnym w pobliżu Ziemi, tutaj odległość od Ziemi jest oznaczona przez Y, na poprzednim slajdzie przez Z, ale to nie ma znaczenia. Taką wybieramy zależność i jeśli założymy, że prawdziwe jest równanie, że siła to jest minus gradient energii potencjalnej, to otrzymujemy Fy równe minus mg, to otrzymaliśmy przed chwilą i ta wartość jest stała niezależna od Y, taka sama Fy równa się minus mg, czyli wykres energii potencjalnej od Y to jest linia prosta i wykres siły od tego zmiany położenia względem powierzchni Ziemi też jest to linia prosta, równoległa, bo to nie zależy od, jest w danej odległości określonej stała. No i analogiczny wywód możemy przeprowadzić dla siły sprężystości, czyli możemy również pokazać, że siła sprężystości to jest minus gradient energii potencjalnej. Czyli teraz wychodzimy z równania na energię potencjalną dla siły sprężystości. Energia potencjalna dla siły sprężystości, jeśli sobie wyobrazimy, że mamy sprężynę z ciałem, które jest przymocowane do sprężyny i przemieszcza się po torze horyzontalnym wzdłuż osi x, energia potencjalna jest dana takim wzorem. Mówiliśmy o tym przy wykładzie, w trakcie wykładu 28 i 29. A więc energia potencjalna jest funkcją kwadratową wychylenia z położenia równowagi. Siła, zgodnie z tym, że siła sprężystości jest siłą zachowawczą, będzie równa minus gradient energii potencjalnej. A więc policzmy sobie. Ponieważ ta siła, ta energia potencjalna zależy tylko od jednej współrzędnej, od x, to oznacza, że w
pochodnej cząstkowej pojawi się tylko jedna pochodna cząstkowa, różna od zera, więc gradient będzie tak naprawdę pochodną po x i wtedy będziemy mieć pochodną z energii potencjalnej po x ze znakiem minus. To będzie nasz gradient, czyli z całego gradientu zostanie znów tylko jedna składowa, czyli minus pochodna z, d, z, x, z kx kwadrat przez 2 po dx. No ale pochodna z kx kwadrat przez 2 to jest k przez 2 wyciągamy przed nawias, bo to są stałe i liczymy pochodną z x kwadrat. Pochodna z x kwadrat to jest 2x po pomnożeniu przez k przez 2, dwójki się uproszczą, zostanie minus kx. Jest to formuła, którą znamy wcześniej, już ją dla siły sprężystości sobie pisaliśmy, a więc rzeczywiście wychodząc z równania na energię potencjalną sprężystości, można pokazać, korzystając z tej formuły, że siła to jest minus gradient energii potencjalnej, że ta siła to jest równa minus k razy x, czyli tyle, co rzeczywiście powinno być dla siły sprężystości. A więc to równanie, które tutaj na samym początku zostało wywołane, jest rzeczywiście spełnione dla sił zachowawczych. Zapamiętajmy, siła to jest minus gradient energii potencjalnej. Gradient zapisujemy podobnie jak przyrost, ale proszę pamiętać, że tutaj ta strzałka determinuje, że to już nie chodzi nam o przyrost, ale o wektor. No, po lewej stronie mamy wektor, to i po prawej musi być wektor, nie może być inaczej. Proszę Państwa, to właśnie ta zależność między siłą i energią potencjalną, siłą zachowawczą i energią potencjalną, pozwala nam określić, jaki jest warunek równowagi układu mechanicznego. Otóż przypuszczamy, że warunkiem równowagi będzie sytuacja taka, kiedy zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona suma sił działających na cząstkę będzie równa zero. A więc jak siła wypadkowa 0, no to znaczy, że w polu zachowawczym to oznacza, że gradient tej energii potencjalnej, która będzie związana z tą siłą, musi być równy 0. Weźmy pod uwagę prostą sytuację, że energia potencjalna zależy tylko od jednej współrzędnej, to warunek równowagi, czyli to, że siła wypadkowa jest 0, będzie się sprowadzać do tego, że pochodna energii potencjalnej ma być równa 0. Ale jak wiemy już niekoniecznie z fizyki, to możemy wiedzieć z matematyki, to nie jest równanie jednoznaczne. To znaczy, jeśli pochodna jest równa 0, to nie oznacza, że będziemy mieć, to oznacza tylko tyle, że będziemy mieć do czynienia z maksimum albo z minimum funkcji, czyli jest to rozwiązanie niejednoznaczne, bo dEP po dx równa się 0, zarówno wtedy, kiedy energia potencjalna jest stała, to jest pierwszy przypadek, albo też kiedy jest energia potencjalna posiada minimum, albo kiedy energia potencjalna posiada maksimum. Czyli trzy różne warunki mogą występować tutaj. Czyli jak jest minimum, to jest równowaga trwała, jak jest maksimum, to jest równowaga chwiejna, no i jeszcze może być równowaga obojętna wtedy, kiedy energia potencjalna jest stała. Rozważmy to, ten warunek równowagi, przyjrzyjmy mu się i zauważmy, miejmy nadzieję, że Państwo zauważą razem ze mną, że rzeczywiście dobre to jest określenie, że jeśli energia potencjalna ma minimum, to mamy równowagę trwałą, jak ma maksimum, to chwiejną, a jak energia potencjalna się nie zmienia, to mamy do czynienia z równowagą obojętną. A więc przyjrzyjmy się sile sprężystości. Dla siły sprężystości energia potencjalna zależy w kwadracie od wychylenia z położenia równowagi. Zaś siła zależy liniowo. I teraz wyobraźmy sobie, że to jest w trzech wymiarach dołek i w tym dołku znajduje się kulka. I my tę kulkę próbujemy wyprowadzić z położenia równowagi, czyli pstryknę kulkę, żeby ona sobie poleciała do góry. I teraz co się dzieje, jak ja chcę, żeby ona się poruszała do góry? Ona się porusza po tym torze do góry, czyli jej energia potencjalna rośnie. A jak energia potencjalna rośnie, to znaczy, że pochodna tej energii potencjalnej po x jest dodatnia. A jeśli pochodna jest dodatnia, to znaczy, że zgodnie z równaniem, które mówi, że siła to jest minus gradient energii potencjalnej, pojawi się siła,
o zwrocie przeciwnym niż kierunek wzrostu tej energii potencjalnej. Czyli pojawi się siła, która będzie miała zwrot ujemny względem X, a więc w lewo. Czyli próbuję tę kulkę zmusić do tego, żeby ona się poruszała do góry, a pojawia się siła, która ją ściąga w dół. To samo będzie, jak zrobię analizę w drugą stronę. Prawda? Tutaj energia potencjalna też rośnie, ale proszę pamiętać, że X ma znak minus, czyli dEP po dx jest ujemne. A jak dEP po dx jest ujemne, to fx będzie dodatnie. Czyli jak w drugą stronę próbuję tę kulkę przemieścić, to wtedy pojawia się siła, która ściąga ją w dół, prawda? W prawą stronę. Czyli cokolwiek bym nie robiła, jak mam kulkę tu i próbuję ją zmusić do góry, do ruchu do góry, to ona wraca do położenia równowagowego. I to jest położenie właśnie równowagi trwałej. Czyli przykładamy siłę, którą staramy się wyprowadzić ciało z równowagi, ale pojawia się natychmiast siła, która przywraca do położenia równowagowego to ciało. Dlatego to się nazywa równowaga trwała. Czyli równowaga trwała jest wtedy, kiedy energia potencjalna ma minimum, prawda? Teraz zobaczmy, co się dzieje, jak będzie równowaga właśnie taka, kiedy wyprowadzenie z równowagi spowoduje wzmocnienie tego efektu. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy taką sytuację, że energia potencjalna ma maksimum, czyli wyobraźmy sobie, że to jest górka i na tej górce znajduje się kulka. I teraz wiem, co się dzieje. Jak ja pomogę trochę tej kulce ruszyć się w prawo lub w lewo, to ona oczywiście osiągnie położenie niższe. Czyli proszę popatrzeć, co się tutaj dzieje. Jeśli działam siłą w tę stronę, to kulka spada. Jak spada w dół, to energia potencjalna maleje. Jak energia potencjalna maleje, to znaczy, że pochodna energii potencjalnej jest ujemna. Jak pochodna jest ujemna, to siła, która będzie siła pola zachowawczego, czyli to w tym przypadku siła grawitacji, będzie miała zwrot, który będzie w tym samym kierunku, jak ta siła, która będzie powodowała poruszanie się kulki w drugą stronę, będzie miała zwrot na zewnątrz, czyli będzie zmuszała kulkę do tego, żeby ona kontynuowała swój ruch. To samo jest w drugą stronę, tylko teraz energia potencjalna ma znak dodatni, bo maleje i x maleje i wtedy siła ma zwrot przeciwny. Proszę się tak bardzo nie przejmować tym, że kierunek tej siły to nie jest kierunek siły grawitacji, chodzi tylko o tendencję, że jak ja wprowadzam to zaburzenie, czyli powoduje odejście od stanu równowagi, to kulka spada w dół i tutaj też kulka spada w dół, prawda? Czyli ta siła wzmaga, jakby pomaga temu, kto próbuje zmienić stan ruchu. Czyli to jest równowaga chwiejna. No i jeszcze może być równowaga obojętna, to wtedy, kiedy energia potencjalna jest stała, bo wtedy zawsze pochodna jest równa zero, czyli ten warunek równowagi jest spełniony. To dziękuję bardzo za uwagę.